Idea zbudowania nowego ołtarza zrodziła się w zeszłym roku. Pierwsza myśl o powstaniu nowego miejsca pamięci w Lesie Piaśnickim powstał w ubiegłym roku już, na początku ubiegłego roku. Wiele prac przygotowawczych, wiele rozmów z różnymi osobami, z różnymi podmiotami, począwszy od lasów państwowych, gdzie trzeba było wydzierżawić ziemię, wcześniej jeszcze prace geodezyjne, bo tylko wtedy, gdy gmina jest właścicielem albo dzierżawcą, może realizować projekty inwestycyjne. I tak aż do pozwolenia na budowę. W minionym tygodniu podpisano umowę z wykonawcami. Prace składają się z dwóch etapów. Pierwsza część to prace artystyczne, które zostały już zlecone kilka tygodni temu. Zlecone panu doktorowi Sobiszowi, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, wykłada tam rzeźbę. W tej chwili już te prace artystyczne wykonuje. Drugi etap to budowa konstrukcji ołtarza oraz zagospodarowanie miejsca wokół niego. W tym zakresie pracę wykona firma Budrem z Luzina. Nasze prace będą polegały na rozbiórce istniejącego obecnie monumentu, zrobienie prac żelbetowych przygotowawczych pod rzeźbę, którą wykonuje artysta plastyk, łącznie z zadaszeniem i siedziskiem dla potencjalnych przyszłych uczestników różnych uroczystości. Inwestycja wyniesie 1,5 miliona złotych. Zwróciłem się do okolicznych samorządów o partycypację w kosztach. Nie tak dawno odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Ja również wystosowałem pismo do pana marszałka, do pana wojewody z prośbą również o partycypację w kosztach. Niektóre samorządy już odpowiedziały pozytywnie, niektóre już przekazały w formie dotacji, podjęte zostały stosowne uchwały rad gmin. Nowy ołtarz umieszczony w miejscu dotychczasowego będzie gotowy na coroczne październikowe uroczystości w Piaśnicy.